czemu Rafał pierwszy wychodzi jak jest dłużej w federacji? Czy nie jest? Jak? Nie wiem, kiedy z Japczanem się tamten bił. Możliwe, starcie w catchweightie do 80 kg. Limit umowny. Ile na wagę niósł Take Pan? 79,900. Oficjalna waga Take Pana przed... No, wczoraj był taki problem. 8,4 się na wadze zawitało, kurwa. Pał Górniak, no. My na scenę zapraszamy. Czekaj, a pacha zrobiona, 900, czy nie? Pacha tak na wpół ogolona, 79,9. Pacha trochę ogolona, no ale nie jakoś super, nie? Pala! Robert Sutonator! Pasuuuut! No. Taki mini pachozaur. Rafał Pachowski. Jak zwykle performance ze strony Pasuta, bardzo kreatywny, natomiast czy Gladiator zmieścił się w limicie? Tak jest, fantastyczna forma fizyczna, 79,900, oficjalna waga Pasuta, Robert Pasut w limicie wagowym. Sutonator, zapraszam cię na face to face. Tu jeszcze prośba od ochrony, aby ściągnął hełm, który wniósł ze sobą na scenę Pasut. O, proszę bardzo, to nawet my, nietrafione który było, wniósł ze sobą na scenę Pasut. A, delikatnie trafione. Pasut, o, proszę bardzo, to nawet nie zdążyłem podejść z mikrofonem. Za tekst na robieniu pały. Ojojojojo, jest próba odpowiedzi ze strony Take Fana. Atmosfera robi się coraz gęstsza. No. Za tekst na robieniu pały. Tak się, kurwa, dostaje w ryj. Jak tak się dostaje, to chyba warto cię wyzywać z felu. Chuja pokazałeś, kurwa. Zakochany we mnie, zakochany. No. Słuchajcie, chciałem podziękować Arkowi Tańculi, bez którego nie zrobiłbym tej wagi. Siedzieliśmy 2 tygodnie za kąta leżyka, kurwa. A, dziękuję, Arek! Take Fan, jeszcze do ciebie słówko po tym, co wydarzyło się przed momentem, bo naprawdę zrobiło się gorąco. Wystrzelił Sutonator, szukając jeszcze pobudzenia emocji przed tym pojedynkiem. Jaka jest twoja odpowiedź? Mówiłem, że to jest świnia, kurwa, w ludzkim ciele, co zresztą widać. I tyle, no, kurwa. Ja nie spodziewałem się akurat liścia, kurwa, z Partyzanta, ale w sumie chuj ci w dupę i tyle. No oczywiście, że tak. Dawaj, kurwa, chodź, dawaj, rób karę. Dawaj, bij. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, jego kolega, jego pan tak naprawdę, właściciel jego Nitro, znowu wyzywał dziewczyny, z którymi występuje od dziwek. Więc no tak chciałem zapytać po prostu, czy zobaczcie, czy ja mam zrobić to samo na przykład i powiedzieć, że dziewczyny, które, nie wiem, pozują do sesji w jego szmatach pierdolonych, to też są dziwki. Zobaczcie, jak można to eskalować. To, co on zaczyna od jakichś tam pojedynczych tekstów, a ze szmaty to, szmaty tamto, bez żadnego dowodu, potem eskaluje. Za chwilę, słuchajcie, każda dziewczyna będzie dziwką i kurwa, a facet będzie spermiarzem. I to właśnie, kurwa, pokazuję wam. Możecie mnie nie lubić w tej edycji, okej, ale staram się wam jedną rzecz powiedzieć, że on naprawdę jest w chuj toksycznym typem, któremu się wydaje, że jest, kurwa, zajebisty. I tyle. A, jeszcze jedno. Spłakał się, kurwa, Nitro, że zrobiłem koszulkę, kurwa, z parodią jego logo, więc zrobiłem więcej. Chuj z tobą. Jeszcze jakieś niespodzianki od Sutonatora. Zaraz ci jeszcze Take Fan oddam oczywiście głos, abyś odpowiedział. To może teraz, no bo już te koszulki idą w świat, także... No, daj mi to. Ja... Nie będę rzucał. Ja powiem tylko tyle, że... Ale podoba mi się to. Ja nawet jak nie ma na miejscu, to i tak jestem głównym tematem rozmów. Och, to tylko pokazuje, jaki jestem ważny w ich życiu. No. Pasut ma rację, to co robię właśnie prowadzi do takich zachowań. Mój ojciec, jak był dzieckiem, oglądał Freak Fighter i przez to mnie bił. Jakby Pasut ma 100% rację. Ty taką narrację, kurwa, budujesz dla chyba tępych ludzi, że weź już, kurwa, daj spokój, naprawdę, już zamknij tą mordę. Jest gorąco, jest gorąco. Dziękujemy serdecznie. Sutonator oraz Take Fan przed galą Fame 21 wymienili ostatnie słowa, stanęli
face to face. Były też ciosy, niespodziewane ciosy ze strony Suto Natora przed jutrzejszą galą. Jest naprawdę wysoko. Fame 21 już jutro w Prezero Arenie w Gliwicach. My na scenę zapraszamy bohaterów.